Cześć, witamy na kanale Napęd na 4. Dzisiaj prezentujemy nowego Hyundai Tucsona. Jest to czwarta generacja tego samochodu. Prezentowany model posiada silnik 1.6, 150 koni, jest to turbobenzyna. Wersja wyposażenia tego samochodu jest to wersja Platinum. Samochód został całkowicie odmieniony. Na pierwszy rzut oka widzimy bardzo nowoczesny designerski grill, w którym są światła do jazdy dziennej, światła mijania, światła drogowe. Samochód został wyposażony w dużo nowoczesnych systemów. Jeden z nich to czujnik wykrywania pieszych. Pod maską pracuje silnik benzynowy, turbo doładowany, 1.6, o mocy 150 koni. Ten silnik połączony ze skrzynią manualną, sześciobiegową. Hyundai Tucson czwartej generacji od poprzednika jest dłuższy, szerszy i wyższy. Ten model znajduje się na felgach 19-calowych, opony 235 mm. Jednym z ciekawych rozwiązań, które zastosował Hyundai, jest zabezpieczenie progów. Jak widzimy tutaj, przed wsiadaniem do środka nie brudzimy spodni, są zabezpieczone tutaj drzwiami wydłużonymi, które zachodzą na próg. Naszą uwagę przykuwają ostre linie samochodu. Chromowana listwa nad szybami ciągnie się do samego tyłu samochodu. Tył nowego Tucsona, jak widzimy, to ostre linie świateł połączone paskiem LED-owym. Światła stopu, tutaj niżej światła kierunkowskazu, światła wsteczne i światła przeciwmgłowe. Jak widzimy, duży, masywny tylny zderzak. Tutaj takie wyżłobienia nawiązujące do przedniego grilla i taki ala dyfuzor. Jeśli znajdujemy się już z tyłu samochodu, zobaczymy duży bagażnik. Klapa otwiera się elektrycznie. Tutaj mamy roletkę na prowadnicach. Pięknie nam się składa. Tutaj przyciski składania siedzeń. Jak widzimy, koło zapasowe, pełnowymiarowe, co nam się praktycznie nigdzie nie zdarza. Gaśnica, podnośnik, zestaw kluczy. W bagażniku również tutaj mamy uchwyty, wieszaczki, 12 V wejście i głośniczek tutaj z prawej strony zamontowany. Klapa bagażnika jest również otwierana automatycznie z miejsca kierowcy. Jak widzimy, czarny rekinek, czarne relingi dachowe, dach panoramiczny. Otworzę go. Mimo napędu tylko na przednią oś, możemy również tym samochodem pojeździć w terenie dzięki dużemu prześwitowi. A teraz zapraszamy do nowoczesnego wnętrza samochodu. Na początek fotel kierowcy ustawiany elektrycznie. Przód, tył, oparcie, odcinek lędźwiowy. Tutaj na drzwiach mamy funkcję pamięci foteli. Na drzwiach kierowcy schowek na jakiś napój podświetlany. Tutaj sterowanie szyb, blokada szyb, ustawienia lusterek.
kierowca przed sobą ma nowoczesną kierownicę, wielofunkcyjną, nie jest wielka, ale jest podgrzewana, bardzo przyjemna. Kierowca przed sobą ma wyświetlacz 12,3 cala. Na wyświetlaczu kierowca, włączając kierunkowskaz, widzi bok samochodu. Jest to czujnik martwego pola. Dzięki kamerkom zainstalowanych w lusterkach widzimy, co się dzieje wokół samochodu. Zmieniając tryby jazdy, na wyświetlaczu zmienia się kolor zegarów. Eco, Normal, Sport. Zmieniając tryby jazdy, zmienia nam się tutaj podświetlenie pod konsolą. Ekonomiczny, normalny, sport. Mamy właśnie inny kolor podświetlenia. Kierowca z lewej strony kierownicy ma ustawianie wysokości świateł, podnoszenie klapy bagażnika, wyłączanie kontroli trakcji, wyłączanie systemu start-stop. Regulowana kierownica w dwóch płaszczyznach. Dotykowy kokpit, w który wbudowany jest wyświetlacz 10-25 cala, posiadający szereg funkcji media, ustawień samochodu. Jedną z ciekawych opcji umilenia nam podróży jest właśnie taki bajer Dźwięki Natury. I mamy tutaj do wyboru kilka opcji. Pod nim znajdują się przyciski, również jest to panel dotykowy, podgrzewanie, nawiewy, podgrzewanie szyb, system Android Auto i Apple CarPlay. Poniżej znajduje nam się indukcyjne ładowanie telefonu, port USB, wejście 12V. Przyciski podgrzewania kierownicy, podgrzewane fotele i wentylowane, przycisk trybu jazdy, system kontroli zjazdu z góry, włączanie i wyłączanie czujników parkowania, fotele i tutaj kamera 360 stopni. I podczas jazdy uruchamiają nam się dodatkowo dwie funkcje, które teraz są właśnie tutaj nieaktywne. Elektryczny ręczny, przycisk Auto Hold, dzięki któremu auto nam się nie stacza z góry. Duży podłokietnik podnoszony, nie opaduje nam ta klapka. Zamykamy go, rozsuwamy, wygodnie łokieć możemy na nim zeprzeć. Przed pasażerem duży podświetlany schowek. Pasażer w drzwiach również ma miejsce na jakiś napój, czy co wrzucić coś małego. Góra, tak jak widzimy, to jasna podsufitka. Otwieranie tego dachu panoramicznego, o którym wspominałem wcześniej. Podświetlanie LED-owe, białe LED-y. System SOS. Z tyłu samochodu spokojnie się mieszczą trzy osoby. Na drzwiach mamy funkcję podgrzewania tylnej kanapy, dwustopniowa. Pasażerowie z tyłu mają do dyspozycji klimatyzację i możliwość jej regulacji. Dwa nawiewy, porty USB. Siatki w siedzeniach, uchwyty podświetlane. W tylnych drzwiach mamy rolety przeciwsłoneczne. Tylna kanapa, mięciutka, wygodna, podłokietnikiem, uchwytem na napoje. Regulowana wysokość zagłówków. Ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosował Hyundai, są ultradźwiękowe czujniki tylnej kanapy, które mają za zadanie kontrolowanie pasażerów lub innych rzeczy, które się na niej znajdują. Kluczykiem również możemy sterować, zasuwać i odsuwać szyby. Przytrzymujemy zamykanie, szyby się dosuwają. Puszczamy, przytrzymujemy otwieranie. Szyby idą w dół.
Kluczyk gnoju Tucsonie jest bardzo nowoczesny, opływowy w porównaniu do poprzedniej generacji. Możemy z niego otworzyć i zamknąć elektryczną klapę bagażnika. Nowy Hyundai Tucson 4. generacji jest bardzo komfortowy. Posiada wiele nowoczesnych systemów. Ogólnie jest nieco miększy w czasie jazdy w porównaniu z poprzednią generacją. Cofając Tucsonem, jeśli jakaś przeszkoda nam z tyłu wyskoczy, kierownica zaczyna lekko wibrować, na wyświetlaczu pokazuje nam się znak ostrzegawczy. W lusterkach mamy czujniki martwego pola, są takie czerwone trójkąciki z wykrzyknikiem. Między trybem Eco a trybem Sport, który właśnie mamy włączony, jest bardzo duża różnica w przyspieszeniu. Fajnie się zbiera na tym trybie, jest tak naprawdę sportowo. Małe nawiewy wbudowane w deskę rozdzielczą bardzo dobrze sobie radzą. Deska rozdzielcza 4. generacji Tucsona jest wykończona lepszym materiałem niż poprzednik. Wstawki tutaj takiego miękkiego materiału, super to wygląda. Dotykając tutaj, wciskając dość mocno, nic się nie chwieje, nic nie zgrzyta, wszystko się trzyma. Dziękujemy salonowi Hyundai Korea Motors, Kraków, ulica Jasnogórska, za udostępnienie tego modelu. Zapraszamy do naszych filmików, do oglądania, subskrybowania, zadawania pytań w komentarzach. Do zobaczenia, cześć! We'll be right back.